Dzień dobry, dzień dobry. Widzicie Państwo fantastyczny widok za plecami mojego dzisiejszego gościa. Moim gościem jest dzisiaj Filip Ziółek. I zapytam Cię o taki mały szczegół. Tutaj jest godzina, kiedy to nagrywamy, 14:18, a która jest u Ciebie? No to odpowiem tak. Dzień dobry, Grzegorzu. Dobry wieczór Państwu. U Was jest godzina 6 godzin wcześniej, aha, czyli u mnie godzina 20 wieczorem. Okej, okay. Czyli gdzie jesteś? Jestem w Hongkongu i bardzo mi się to podoba, co zresztą widać na załączonym obrazku. To prawda. Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się na tę rozmowę. My znamy się stosunkowo krótko, ale to nasze pierwsze spotkanie, pierwsza rozmowa była niesłychanie interesująca i obaj szybko zdecydowaliśmy, że warto by było przedstawić się odbiorcom, czytelnikom briefu. I dlatego ta rozmowa będzie dzisiaj, mam nadzieję, też pod tym względem wyjątkowa, że będziemy mówili o bardzo ciekawych rynkach. O bardzo ciekawych rynkach, bardzo możliwe, że potencjalnie też ciekawych dla polskich przedsiębiorców. Tym bardziej, że ty poza działaniami agencją konsultingową i tak dalej, jesteś prezesem Polskiej Izby Gospodarczej w Hongkongu. Opowiedz nam trochę o tych waszych działaniach. Polska Izba w Hongkongu powstała w 2009 roku. Natomiast to ostatnie 2 lata, kiedy tak naprawdę zaczęliśmy intensyfikować nasze działania w stronę Polski, w stronę polskich biznesmenów, ponieważ nie tylko COVID przyczynił się do tego, że polskie firmy zaczęły szukać rynku zbytu na tych terenach, ale też może odwaga i jakaś taka chęć przygody Polaków doprowadza ich coraz częściej do Hongkongu i zakładają tutaj swoje biznesy. Jako izba myślę, że zamiast cytować nasz statut tak formalnie, może powiem w 3 punktach bardzo krótko. Pomagamy zaoszczędzić czas i pieniądze polskim firmom, które tutaj chcą zaistnieć, bo takie jest przekonanie wśród Polaków, że oj, sprzedajmy jedną wykałaczkę każdemu Chińczykowi i będziemy bardzo bogaci. Natomiast to nie do końca tak działa, z tego względu, że żeby sprzedać tą jedną wykałaczkę za $1, to trzeba wydać $2, żeby tą wykałaczkę wypromować. Tak. Więc poza tym żadna z polskich firm nie ma takich możliwości, żeby produkować wykałaczki dla wszystkich Chińczyków. Więc też warto się skupić na danym regionie, na danym obszarze tutaj w Azji, niekoniecznie na Chinach, bo tuż jest Indonezja, jest Hongkong, jest Korea Południowa, bardzo ciekawym rynkiem. Także to jest ta pierwsza część, zaoszczędzić czas i pieniądze dla tych firm. Druga część to dostarczyć informacji. Tutaj staramy się jak najbardziej edukować poprzez webinary, poprzez spotkania internetowe, ale tudzież twarzą w twarz. I trzecie to jest, pomagamy budować relacje. I tu na tym rynku szczególnie relacje międzyludzkie są bardzo, bardzo ważne. W Europie w tej chwili też, natomiast w Europie jeszcze wystarczy wysłać maila, na którego się dostanie odpowiedź. Tutaj takie maile najczęściej wracają. Nikt nie czyta już maili, jesteśmy epokę dalej niż maile, wszystko się odbywa na telefonie komórkowym, na WhatsAppie, na różnych komunikatorach azjatyckich, to jest Kakao w Korei, to jest WeChat w Chinach, to jest Line w Japonii czy w Tajlandii. Także e-mail, mało kto sięga do swojej skrzynki częściej niż raz na dzień, jeżeli chodzi do biura. Powiedziałeś, że zajmujecie się, pomagacie polskim firmom. Czy rzeczywiście dużo polskich firm jest zainteresowanych tym rynkiem? Coraz częściej tak. Miałem przyjemność rozmawiać z wieloma firmami z Polski, które albo mają swoje produkty, które chciałyby tutaj sprzedawać, albo mają swoje pomysły, albo swoje software'y. I to wszystko się da. Czasem łatwiej, czasem trudniej. Czasem trzeba pamiętać, że rynek azjatycki jest bardzo zróżnicowany, jest zupełnie odmienny od rynku europejskiego. Kanały sprzedaży tego samego produktu w Polsce
muszą być czasami zupełnie inne tutaj na rynku azjatyckim, czego czasami jeszcze polskie firmy nie rozumieją. I to tutaj następuje ten proces edukacji polskich firm, bo polskie firmy nauczone doświadczeniem z Europy, że wszystko można przenieść swój biznes, model biznesowy z Polski do Europy, to nie działa tutaj na rynku zachodnim, na rynku azjatyckim. Tego modelu się nie da przenieść. Tu trzeba ten model zmodyfikować, trzeba to dopasować do rynku azjatyckiego. Ale tak, ja widzę duże zainteresowanie coraz częściej. Jak długo jesteś w Hongkongu? W Hongkongu jestem ponad 10 lat. Ja w pewnym momencie mieszkałem w Szanghaju i w Hongkongu, latałem tam i z powrotem, także dla mnie taka praca zdalna to nie jest nic nowego, bo jak byłem w biurze w Szanghaju, to operowałem moje biuro w Hongkongu. Natomiast wyjeżdżając, ja wyjechałem wtedy, kiedy wszyscy jechali do Anglii. Nie chciałem jechać z wszystkimi do Anglii, więc pojechałem sam do Chin. I tutaj przyjechałem na rok, zostałem troszeczkę dłużej na następny rok i tak kolejny i zostało prawie tych 20 lat w tej chwili. Z Chin przyjechałem do Hongkongu, później mieszkałem chwilę, przebywałem w Tajlandii, w Wietnamie, w Korei Południowej. Także tak sobie tutaj czasami podróżuję w tym regionie, żeby poznać kulturę biznesu i ludzi. A powiedz mi, bo rozumiem, że zdążyłeś poznać ten rynek i mam takie pytanie. Co jest charakterystycznego, na pewno takich dużo rzeczy jest, i jakie błędy najczęściej w myśleniu o tych rynkach popełniają Polacy albo w ogóle Europejczycy? Poznałem rynek i to nauczyłem się na własnych błędach, na własnej skórze też. Mam tutaj dwie firmy. Jedną firmę, która jest firmą marketingową, eventową. Prowadzę produkcję pokazów mody, produkcję 3D mappingów. I wszystkiego trzeba się uczyć od nowa. To jest zupełnie coś innego niż biznes w Europie. Przede wszystkim rynek jest bardziej zróżnicowany i kanały dystrybucji są inne i ludzie mają inne wymagania i płatności są inne. Także to nie jest tak, że przyjeżdżamy z produktem i na przykład jeżeli mamy lekarstwo, nie sprzedajemy go w aptece, bo w aptece nie sprzedaje się lekarstw, tylko sprzedaje się rogi jelenia. Z lekarstwem idziemy do sieci Watson albo do sieci drogeryjnych, gdzie tam w środku są takie odpowiednie apteki z lekarstwami zachodnimi. Także przeróżne pułapki. Ja mam przyjemność pisać case studies, takie analizy biznesowe, które są publikowane na Harvardzie w tej chwili. I jednym z takich case studies, który pisałem, było o tym, dokładnie w tytule było, czego Walmart nauczył się wchodząc na rynek chiński. Także jest tam 20 lekcji. Mam nadzieję, że może kiedyś nam się uda o tym zrobić webinar taki porządny dla naszych biznesmenów w Polsce, żeby zobaczyli, na jakich pułapkach włożył się Walmart, czego się nauczył i jak w zasadzie w tej chwili już zdominował market w Chinach coraz częściej. Ta nasza dzisiejsza rozmowa, mam nadzieję, jest wstępem w ogóle do jakiejś szerszej, głębszej współpracy między nami, bo opowiadaliśmy Ci z Agatą o naszym projekcie 50 najbardziej kreatywnych w biznesie i odnoszę takie wrażenie, że to Cię zainteresowało, ale też właśnie my z kolei jesteśmy zainteresowani właśnie tą wiedzą, którą Ty masz i doświadczeniem na temat wchodzenia na rynki azjatyckie, bo przecież nie tylko Hongkong, z tego co mówisz. I wspomniałeś tutaj o webinarach. Mam nadzieję, że w oficjalnej rozmowie nie wycofasz się z tego, co ustaliliśmy przed tą rozmową, a przynajmniej idziemy w tym kierunku, żeby stworzyć takie webinary, które będą opowiadały o rynkach azjatyckich i które będą przydatne nie tylko dla laureatów 50 kreatywnych, ale w ogóle dla biznesu w Polsce. Ja myślę, że ta przydatność przełoży się nie tylko na wchodzenie na rynki azjatyckie. Ja myślę, że od Azjatów w tej chwili możemy się bardzo dużo nauczyć o biznesie.
No, jakby nie było, Chiny są, przodują w tej chwili w fintechu, w systemach płatności, ale także mają swoje specyficzne podejście do biznesu, do modelu biznesowego. Ja porównywałem biznes model Facebooka i Tencenta i tak jak możemy popatrzeć, Facebook to 95% swoich przychodów generuje z reklamy, prawda? Największa, jedna z największych firm na świecie. Tencent, jedna również z największych firm na świecie, dopiero 2-3-4 lata temu zaczął generować przychody z reklamy, natomiast jego biznes model opiera się na dywersyfikacji źródeł dochodu i robił to w tak doskonały sposób, że jest największą firmą w Chinach i w zasadzie wielką potęgą. Mm-hmm. Właśnie Chiny w bardzo krótkim czasie stały się potęgą gospodarczą, przynajmniej dla mnie w krótkim, bo za mojego życia. Na czym polega twoim zdaniem fenomen gospodarki chińskiej? On się składa z wielu elementów. Natomiast może podam przykład czegoś, co się nazywa przyspieszona innowacja. Mhm. Jest to dla mnie bardzo ciekawe zagadnienie. Przyspieszona innowacja odbywa się... Chińczycy byli pierwsi, którzy ten cały zwinny system dopracowali do perfekcji. Ja pamiętam, chodząc na targi elektroniki w Hongkongu, oglądałem produkty, które nie miały sensu. To była latarka z wiatraczkiem, która nie miała sensu, ale Chińczycy testowali w tym momencie produkty swoje i to robili w tak dużych ilościach, że to nie była jedna firma. To była jedna firma i potem 50 firm, którą te firmy skopiowały i oni testowali produkty, jakie będą działały, jakie nie będą działały. Także ta innowacyjność polegała, coś co cały Zachód zawsze uważał, że innowacja chińska polega na kopiowaniu, to nie do końca. To jest może wzorowanie się na czymś, co jest obok, gdzieś produkowane, natomiast później ulepszanie tego wszystkiego. Mhm. I staranie się również wykonywać równorzędnie różne aspekty danej pracy. W wielu firmach jednak na Zachodzie cały proces innowacji był linearny, czyli co krok po kroku. Chińczycy dopracowali do takiej perfekcji, że to wszystko się działo razem. Mhm. Także tych elementów, dlaczego Chiny stały się taką potęgą, jest naprawdę dużo. Niektóre są bardzo ciekawe, niektóre są mniej ciekawe, niektóre są uwarunkowane politycznie, niektóre wartościami tak. Jeszcze z dalekiego konfucjanizmu, czy z innych filozofii chińskich, buddyjskich, czy tutejszego regionu. W momencie, kiedy powstał projekt, pomysł na projekt, który dziś nazywamy 50 najbardziej kreatywny w biznesie, to w Polsce, to było 12 lat temu powiedzmy, coraz częściej i coraz bardziej popularne stało się określenie startupy. Tych startupów w Polsce, w moim przekonaniu, przynajmniej tak jak ja rozumiem definicję startupów, jest może kilkanaście. Ale my każdego roku wybieramy 50 projektów, ludzi, którzy te projekty stworzyli i nazywamy ich ludźmi kreatywnymi. A powiedz mi, Filipie, bardzo proszę, jak popularne i jak definiowane jest w Chinach, w Hongkongu pojęcie startupów? Ja myślę, że startupy tutaj są definiowane błędnie, bo to są raczej już scale-upy. Mhm. To już są firmy, które mają swoje dobre dochody, bo bardzo często zostały założone przez bardzo bogate dzieci, bardzo bogatych rodziców, ale nie zawsze. Powiem szczerze, nie wiem, czy kojarzysz taką firmę DJI, to oni produkują drony. To są bardzo fajne takie drony, niby zabawkowe, ale dosyć profesjonalne. Taki dron, ten pierwszy DJI, został stworzony przez... To jest bardzo ciekawa historia. Chłopak Chińczyk skończył szkołę i mama kupiła mu z tej okazji helikopter zdalnie sterowany. Od razu się rozbił, bo tak ciężko było nim latać. Więc ten chłopak, idąc na studia w Hongkongu, na Hong Kong UST, University of Science and Technology, powiedział sobie, stworzę taką płytkę, taki helikopter, który nie będzie spadał, nie będzie się przewracał sam z siebie, będzie łatwy w obsłudze. I tak zaczął. Dostrzegł to jeden profesor na uniwersytecie
i razem założyli spółkę, profesor ze studentem. I w tej chwili ten startup uniwersytecki jest jedną z największych firm na świecie produkującą drony. Także jeżeli chodzi o definicję startupu, no to cały czas tutaj się w Hongkongu widzi te startupy, które jednak dużo pieniędzy już zarabiają. Natomiast to nie jest tak, że one wszystkie zaczynają od bogatych ludzi. Są też takie przypadki, kiedy faktycznie ci, którzy nie mają nic, są w stanie zrobić coś z niczego. I to jest ciekawe. Wróćmy jeszcze na moment do webinarów. Czy możemy zapowiedzieć, że będziesz autorem takich webinarów na łamach briefu, my będziemy to promować, będziemy to zapowiadać i opowiemy trochę o tych rynkach azjatyckich. Ty opowiesz. Z wielką przyjemnością. Ja myślę, że jak tylko będziemy gotowi do tego, jak tylko znajdziemy słuchaczy na to, to jak najchętniej możemy ruszyć w przyszłym tygodniu, za 2 tygodnie. Jestem gotowy. Fantastycznie. I na koniec o jeszcze jednej rzeczy, która jest fascynująca i która nie jest chyba wprost związana z technologią i startupami. Ty jesteś organizatorem konkursu chopinowskiego w Hongkongu. Tak, muzyka to moja pasja do pewnego stopnia. Kiedy byłem dzieckiem, wolałem pograć w piłkę zamiast pograć na fortepianie. Natomiast dzisiaj bardzo chętnie słucham muzyki i Chopina. W pewnym momencie, zaraz przed COVID-em, przyszła taka pora, że chciałem zorganizować konkurs stacjonarny tutaj w Hongkongu, jeszcze ze studentami z Korei. Natomiast przyszedł COVID, no i tak pomyślałem, no to dobrze, konkursu nie będzie, ale może jednak będzie. I był online. Z 2 krajów zrobiło się 20 krajów w pierwszej edycji. W drugiej edycji było już 36 krajów. I w trzeciej edycji mam zamiar znowu pobić rekord. Mamy uczestników w wieku od 5 do 60 lat. No proszę. I jak to się odbywa? To też za pośrednictwem Zooma? Wszelkie gale, wszelkie rozdania nagród, wszelkie takie społecznościowe, networkingowe aspekty są za pomocą Zooma. Jeżeli chodzi o same przesłuchania, to są nagraniami, ponieważ Zoom nie zawsze jest w stanie wydoić, że tak powiem, jeżeli chodzi o dźwięk. Tak. Natomiast później koncerty, masterclassy organizowane są przez Zooma znowu. Skąd taki pomysł właśnie? Czy to, bo wiesz, moją pasją też przez lata, to co robiliśmy w Briefie, był taki projekt Brief for Poland. My mówiliśmy, że Polska potrzebuje promować swoje produkty. Te produkty, mówiąc kolokwialnie, to są nie tylko pralki, lodówki, samochody, ale to są też wydarzenia, to są też ludzie. I na ile popularny jest ten konkurs? Bo wiem swoją drogą, że Chopin jest w Azji popularny. Chopin jest bardzo popularny. I w tej chwili wielu Azjatów gra Chopina na tak wysokim poziomie, że faktycznie miło się słucha. Zgodzę się z tobą absolutnie. Polskie produkty, nawet w Azji, tym bardziej w Azji, są nierozpoznawalne. Jeżeli zapytać przeciętnego Azjatę, z czym kojarzy Polskę, to nie będzie produkt, tak jak w przypadku firm niemieckich, francuskich czy włoskich. To będzie albo muzyka Chopina, albo niektóre postacie historyczne lub współczesne, które Azjaci poznali podczas swojej edukacji w szkole średniej, czyli Maria Curie-Skłodowska, która w Chinach jest bardzo znana. I Chopin to są dwie takie najbardziej znane postaci. No, fantastycznie. Ale tak jak mówisz, ja prowadząc izbę, dostrzegłem, że tych polskich produktów nie jest łatwo promować czy sprzedawać, ponieważ marka polska się z niczym nie kojarzy jeszcze. Dokładnie. Więc Chopin był jedną z takich pomostów pomiędzy tym, żeby przybliżyć kulturę polską, przybliżyć produkty, bo w momencie, kiedy coś już będzie tam w tych głowach kojarzone o Polsce, że to jest brzmienie, że to jest coś dobrego, że to wtedy te produkty też przyjdą, tylko na to potrzeba trochę czasu i trochę wysiłku.
jakieś 20, około 20 lat temu był tutaj w Polsce taki tak popularne pojęcie promocja Polski. Był taki specjalista Anglik, Wally Ollins, który zaczął budować tutaj strategię promocji Polski. Ja z nim się spotkałem kilkakrotnie i w rozmowach z nim w pewnym momencie zrozumiałem, że my nie potrzebujemy reklam w CNN, w BBC, które będą pokazywały, jaki mamy piękny kraj, jeziora, góry, piękne kobiety, lądują u nas samoloty i tak dalej. My potrzebujemy promować polskie produkty, bo jeżeli ktokolwiek, Niemiec, Francuz, Anglik czy Azjata będzie miał w domu przynajmniej jedną rzecz, w domu, w ogrodzie albo w samochodzie, która będzie mu dobrze służyła i będzie wiedział, że jest z Polski, to to jest bliższe poznanie kraju niż nie wiadomo jak fantastyczne reklamy w CNN. Zgodzisz się ze mną? Jasne, że tak. Spójrzmy na koreańskie kosmetyki. To jest bardzo dobry przykład. Mało kto wie o Korei cokolwiek, kto mieszka w Polsce, ale jak zapytasz jakąkolwiek kobietę o koreańskie kosmetyki, no to najlepsze, super i wszyscy wszystko wiedzą. Także tak, jest to sposób na pewno. Kultura, produkt. Koreańczycy akurat bardzo postawili w ostatnich latach na kosmetyki, a także na swoją kulturę, na popkulturę, czyli tak zwany K-pop. W 2012 to po elektronice i samochodach to była trzecia największa działka eksportu koreańskiego, to była kultura. Także myślę, że Polska też na to stać. Ja myślę, że polska strategia, polskie strategie, bo to ich jest tak dużo, że po prostu tu mamy problem, że te strategie nie zawsze są zsynchronizowane. Gdyby one były bardziej zsynchronizowane, myślę, że to nie byłoby tak, że wszystkie idą gdzieś, tylko wszystkie by szły w jednym kierunku, promując wtedy Polskę troszeczkę lepiej. Ale na to myślę, że potrzeba czasu, to te wszystkie nasze organy, polskie izby handlowe, polskie izby krajowe, ministerstwa muszą się zgrać w końcu i dążyć do celu. Mam nadzieję, że ja jeszcze tego dożyję, bo jak obserwuję to przez te 20 lat, to z tym zgrywaniem się nie jest najlepiej niestety. Ale ja myślę, że w czasach COVID-a wszyscy się zaczęli, nauczyli się w końcu zgrywać i koordynować w dużo łatwiejszy sposób niż to było kiedyś. To prawda. Czy możemy na koniec zadeklarować, że wszystkich tych, których zainteresowała nasza rozmowa, właściwie to, co ty mówiłeś, to zapraszamy do zadawania pytań, do współpracy i tak jak powiedziałeś, bo powiedziałeś chyba w tej rozmowie przed wywiadem, że twoja firma pomaga polskim firmom w wejściu na rynki azjatyckie. Pomagamy w takim tego słowa znaczeniu, że jeżeli ktoś się z nami skontaktuje, wtedy rozmawiamy, patrzymy jakie mają cele, czy chcą wejść na rynek będąc tutaj ze swoją siedzibą, czy chcą wejść na rynek tylko sprzedając produkty z Polski. Zawsze to są inne strategie wejścia, ale jak najbardziej próbujemy wtedy znaleźć odpowiedni sposób na to, żeby tutaj wejść, pokazać się, zaprezentować, przetestować rynki. Jasne, że tak. Super. Wierzę więc, że po tej naszej rozmowie odezwą się głosy polskich firm, biznesmenów, nie tylko tych najmłodszych, ale również tych doświadczonych, bo mamy, jak widać, świetnego ambasadora w Hongkongu. Filip deklaruje, że możemy liczyć na jego pomoc. Z całego serca. Dziękuję bardzo, Filipie. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że będziemy częściej rozmawiać i kontynuować tę naszą znajomość i rozmowę. Ja również dziękuję bardzo. Tak anegdotalnie powiem, że 20 lat temu, jak chodziłem po Empiku, jeszcze będąc studentem na podyplomowych studiach PR-u, przeglądałem brief, a tu dzisiaj mamy przyjemność razem rozmawiać. Bardzo mi miło. Tu za mną są archiwalne numery briefu, więc zawsze możemy się jeszcze podzielić. Dzięki, do widzenia. Do zobaczenia, dziękuję.